Trzecią edycję The Voice Kids wygrywa Magic Man! No, jestem pierwszą osobą płci męskiej, która wygrała w ogóle program i też jestem pierwszą osobą, która wydała od Dawida, więc też jestem tak bardziej trochę wyróżniony, bo każdy jak teraz sobie będzie mówił, jak ktoś inny zwycięży z grupy Dawida, za co trzymam kciuki za następny rok, no to będzie wiadomo, że pierwszą edycję po prostu Dawida wygrał Marcin Maciejczak, więc to też jest super. Dokładnie tak, ponieważ wspomniałeś o Dawidzie, no nie sposób nie zapytać, jak wam się współpracowało. Widziałam, że wielkie emocje między wami, dużo takich pozytywnych wibracji. Czy tak faktycznie jest? Tak. On jest bardzo wspaniały i ja jestem po prostu tak szczęśliwy z tego, że go wybrałem, bo miałam też inne plany, a nie wiem, jakby to się później odbiło na tych wszystkich etapach. Też mi nie zależało na tym wszystkim, bo to jednak przygoda. Ale no, kocham go za to i jest po prostu najlepszy. Czym ci najbardziej pomógł? Czy to było wsparcie muzyczne, czy takie bardziej psychiczne? Myślę, że to i to, bo też no, wspierał mnie bardzo, tak jakby mówił mi, co mam robić, a czego nie robić, żeby się nie stresować. Mówił mi po prostu poprawki, które mogę w utworach zrobić na próbach, więc jest po prostu idealny. Powiedz, czy jak sobie wyobrażasz najbliższe dni? Co będzie się działo z tobą i z twoją karierą? No, ja jeszcze nie wiem w ogóle. Ja jestem nadal w takim szoku. Ja myślę, że to sen, naprawdę. To, co się wszystko tutaj dzieje. Oj.